Siemanko, dzisiaj tak nietypowo zaczynam kolejnego vloga, bo z jazdy, a nie z parkingu i z wyjścia z niego, a to dlatego, że trochę przyspałem i nie było czasu na nagrywanie, także odpalam się dopiero z drogi. Siemanko, witam w kolejnym vlogu, jeśli jesteście zainteresowani, oglądamy. Jakie skrzydlaki tam stały. Dzisiejszy film to będzie ostatni film z tej trasy. Jadę dzisiaj na rozładunek i albo jeszcze dzisiaj wrócę do domu, albo dopiero jutro wrócę do domu. Zależy, jak szybko się to uda poogarniać. Są dwa uda, albo się uda, albo nie uda. Także zobaczymy. Ale w każdym razie to i tak jest ostatni film z tej trasy. Dzisiaj taka krajóweczka, można by powiedzieć. Krajóweczka, która jadzie ze Szkocji. W okolicy Glasgow, można by powiedzieć. Może nie z samego Glasgow, ale z okolicy Glasgow, niedaleko do Glasgow. Załadunek i rozładunek w Polsce. Taka trasa nam się naszykowała. Dzisiaj ostatni odcinek tej trasy. Już tylko polski. Dojeżdżam dzisiaj do rozładunku. Zobaczymy, co tam będzie. Do rozładunku mam 344 km, chociaż już trochę wyjechałem. 20 minut wyjechałem z parkingu. Dlatego, że... Znaczy nie nagrałem, dlatego tak jak wam mówiłem, że zaspałem trochę. Może nie spóźniłem się z pauzą, ale po prostu późno wstałem. Nie zdążyłem podstawowych rzeczy ogarnąć. Znaczy zdążyłem zrobić, ale no tak na szybko wszystko, tak? Jakieś zęby umyć, coś tam się ogarnąć, żeby być gotowym do drogi. Miałem się jeszcze ogolić dzisiaj, ale jakoś też się nie udało. No ale generalnie rzecz ujmując... No wszystko rano na prędce było, tak? Nawet nie zdążyłem kawy zrobić, musiałem kupić i tak to wszystko. No nie, no panie, kurde, no nie można wyprzedzać, a pan tak jedziesz? Ja wiem, że pan jedziesz ciężki i to jeszcze za jakimiś ADR-ami i tak dalej, ale kuźwa. No dobra, trzeba się dostosować. 92 wczoraj i dzisiaj to jest najgorsze, co mnie spotkało w tej drodze w ogóle chyba. No nie dość, że parkingów brak, to jeszcze... Na tej drodze to jest jakaś masakra, ruch ogromny. Dobrze, że już jestem na jedynce w stronę dwójki. To jest bardzo dobra wiadomość. No jednak chyba można wyprzedzać, nie? Nie wiem, jak to jest w końcu z tej Polsce. Chyba się bierzemy do roboty i trzeba to też zrobić, bo te czajenie się to nie jest dobra sprawa. Przez ten zakaz wyprzedzania jest jakaś tragedia. Nie dość, że jest no niby taki ze znaku, ale no ogólnie nie można wyprzedzać. Niby nie jedziemy, no jedziemy te 76-77, ale przede mną jedzie z jakiejś, nie wiem, ja wiem, z 50 ciężarówek, więc teraz jak ja miałbym ten cały wagon wyprzedzić, to naprawdę zablokowałbym ten lewy pas na dobrą, kurde, długą chwilę. Przez ten zakaz wyprzedzania no nie dzieje się dobrze. Na szczęście jestem już po drugiej stronie Wisły. Pomykam sobie S8. Teoretycznie w stronę Białegostoku, ale przed Białymstokiem jeszcze będę zjeżdżał w stronę rozładunku. 130 km do celu, 134... kurde, godzina 34 w tacho. Będzie jeszcze pauza gdzieś po drodze, no bo niestety, ale nie da rady dolecieć do rozładunku na jednym czasie. Mam nadzieję, że to rozładują bezproblemowo, bo będę spóźniony. Tam awizacja już była przekładana kilkukrotnie, no ale wczoraj ten strajk rolników mnie spowolnił. Myślałem, że będę stał przy dwójce, a nie przy 92. Myślałem, że będzie to szło cały czas odpowiednią prędkością, a nie szło, więc będę musiał myśleć o tym, żeby... Znaczy, musiałem myśleć o tym, żeby po prostu przekładać tę awizację. Zgłaszałem to cały czas na spedycję, że no niestety, ale jest... No jest marnie. Dzisiaj dwójka szła marnie, dlatego że było też kilka zjazdów pozamykanych właśnie z dwójki. Nie wiem, czy tam ludzie po prostu zwalniali nad przy tych zjazdach, czy co, ale tam też stała policja, stało czasami ITD. No i wiecie, jak to jest. No nikt się nie będzie narażał w nieodpowiednich miejscach, żeby nabawić się jakichś tam nieprzyjemności. Ogólnie ten Mercedes jest świeżą ciężarówką.
ale przez to, że jeździł no taki gościu, który tam nie dbał strasznie o to, to wnętrze jest strasznie dojechane. Ja mówię, nawet to wnętrze, w którym miałem w pierwszym Mercedesie, jeszcze są filmy z tego Mercedesa u mnie na kanale, to tamto wnętrze jest dużo, dużo ładniej było utrzymane niż jeżeli to. Mimo też, że na łóżkach on spał na foliach, po prostu spał na foliach, nie zdejmował tej folii z pokrowców na łóżkach. No i te łóżka są zadbane, ale nie dość, że był palaczem, to jeszcze no nie dbał kompletnie o to wnętrze. Wszędzie jest tytoń z papierosów. Jak się zdejmie te skóry z podłogi, no to cała podłoga jest po prostu poprzypalana szlugami. Śmierdzi w tej ciężarówce. Próbowałem ją doprowadzić do jakiegoś ładu. Doprowadzę to do ładu, ale to się jeszcze zejdzie. To nie, ten smród nie wyjdzie tak szybko, jak mi się wydawało. No i co? Ogólnie z tego samochodu nie jestem jakoś zadowolony, no ale też nie ma co wymagać, że przyjdziesz do pracy, dostaniesz nową ciężarówkę. No nie. Był taki okres, że kurde, dużo firm kupowało ciężarówki i na te nowe ciężarówki szukało pracowników, kierowców, ale teraz już trochę się to zmieniło. Jest dużo ciężej w ogóle jakoś tak znaleźć sensowną pracę. Nie wiem. Ten rynek jakoś tak dziwnie zubożał. Nie mówię, że nie ma takich firm, w których warto pracować, ale jest ich już dużo mniej. Rynek jest taki, a nie inny. Nie dość, że trochę, no trzeba powiedzieć prawdę, że rynek wschodni trochę zepsuł ten rynek nasz. Dodatkowo rynek ten, który no miał dużo prościej się rozwinął. Skończyło mi się miejsce, więc musiałem coś tam pousuwać. Jestem z powrotem, przerwało mi tamto wideo. A tak jak mówię, rynki się porozwijały, trochę więcej jest konkurencji. Nasz rynek też się chyba trochę przepompował, moim zdaniem, jeśli chodzi o firmy transportowe. No i tak jest trochę, kurde, nieciekawie. No mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie jakkolwiek wyklaruje. Może jakoś to ruszy, może jakoś coś się pozmienia, ale co to będzie, kto to wie, kurczę. Na razie trzeba jakoś ten czas przeczekać, zobaczyć, jak ten rynek się zachowa i tyle. No. Skończyła się dla mnie sielanka autostradowa. Teraz jest taka droga. Droga numer 66. Idzie to jako tako. Ale trzeba zaraz jakiś parking łapać. Gdzieś stanąć na pauzę. Niby nawigacja pokazuje, że 7,4 km mi zostało do jakiegoś miejsca postojowego. Zobaczymy, czy coś będzie. Ogólnie dookoła wsie, gospodarstwa, pola. Tam nawet jakaś farma fotowoltaiczna. Spoko. A jak na razie pomykam sobie. Mogę też wam opowiedzieć taką pewną historię, która tutaj była. Myślę, że to było ze 4 lata temu, jak jechałem tą drogą i właśnie to była taka zimowa pora. Nie wiem, gdzieś ta sytuacja jest na którymś vlogu, takim jednym z bardzo początkowych filmów moim na kanale, gdzie jechałem właśnie tutaj tą drogą, było masę śniegu, tak było tutaj zaśnieżone i pamiętam, jak tutaj pani jechała, no starsza kobieta jechała rowerem. I tak sobie myślę, kuźwa, jakie to jest wszystko, kurczę. Ja nie wiem, jaka była jej sytuacja, wiecie, finansowa, nie wiem, jak była jej sytuacja taka życiowa, no ale jadąc rowerem w zimę, gdzieś tam widać z takimi zakupami,
to mówię, kurde, że to jest tak niesprawiedliwe, że jedni mogą sobie, kurde, żyć w jakichś takich luksusach i tak dalej i nie martwić się, a tutaj kobieta jedzie rowerem z zakupami, to jeszcze było tak ciemno, śniegu pełno, mówię, to jest niesprawiedliwe, nie, że ta kobieta musi tak sobie jechać takim rowerkiem, kurde, w taką pogodę, ciemno, no nieprzyjemnie, no ale co, no takie jest życie, niestety, że jedni mogą mieć naprawdę dużo, a drudzy no nie do końca. Tak współczułem tej kobiecie jadącej w taką pogodę. Pamiętam, że to była tak masakra pogoda. Brak słów po prostu, nie? Tutaj jakiś miejski klub sportowy. O, całkiem spory. Tu jest ta stacja benzynowa. Kurde, i był dosyć duży parking dla ciężarówek. Ale żem to spierdzielił. Dobra, 6 minut w tacho. Jestem na jakimś parkingu. Ale płatny powyżej 30 minut. Nie mam innego wyjścia. Muszę tutaj zostać. Zgrzeszyłem. Niestety zgrzeszyłem. Uległem. Mam nadzieję, że więcej to się nie powtórzy. 45 za mną i 28 km do miejsca docelowego. Pusto na tych drogach, coś tutaj w tej okolicy? Nic się nie dzieje. Kompletna pustka. No może i lepiej. Kurde, jakby mnie rozładowali, to może jeszcze bym dzisiaj wrócił do domu. Jakby to szybko, sprawnie poszło. Kto wie, może by się udało. A jak nie, to dopiero jutro. No ale już jutro to trzeba będzie odprowadzić też ciężarówkę. Jeszcze trzeba będzie umyć naczepę w środku. Może od razu by cały zestaw umył. Zobaczymy. Doigrałem się. Mandat się jak najbardziej należał. Niestety. Przybędziesz do celu 17:50. Sytuacja wyglądała tak, że jak widzicie, już jestem poza terenem zabudowanym i ja dojeżdżałem do znaku, który tak naprawdę był znakiem, no, że już będę poza tym terenem zabudowany, ale jeszcze nie byłem za znakiem i przed tym znakiem, no może, nie wiem, no, od tego skrzyżowania pewnie tutaj ludzie z okolicy będą wiedzieli, gdzie jestem, ale ile do tego znaku było, parę metrów, już go z daleka widziałem, mówię, dobra, już przyspieszam, jadę, nie będę się tutaj rozwodził, tylko cisnę, nie? Już teraz to już nie ma co się tutaj pierdzielić, gaz w podłogę, jedziemy dalej. No i nie minęło dosłownie kilka sekund, zauważyłem pana, który zmierza w stronę drogi. No mówi, za chwilę zobaczyłem niebieski pojazd, znany wszystkim. No i ten pan z tego niebieskiego wozu, w ogóle bardzo przemiły policjant, kurde, naprawdę świetny człowiek, jako tak tutaj chwilę żeśmy pogadali. Naprawdę miło to wszystko się odbyło. No ale niemiłe zakończenie, no bo niestety dostałem ten mandat. Co prawda nie jakiś kurdek może kolosalny, ale jest. No i te punkty, które no teraz trzeba będzie na to uważać. No nieprzyjemnie to wyszło, nieprzyjemnie. Ale to jest mój pierwszy mandat w Polsce, nie? Ja mam prawo jazdy już 13 lat ogólnie, mówię o te B, tak, kategorię B na samochód, i to jest mój pierwszy mandat w Polsce w życiu, także
No całkiem spoko. No i nawet ten policjant mówi, to jest pana pierwszy mandat w życiu. No tak. Aż szkoda dawać, mówię. No ale dał. No co, trzeba będzie go opłacić i tyle, no. Życie. No, a tu po lewej stronie stoi kolejny. Tym razem taki stacjonarny. Też trzeba uważać. Pół 50. Nawet 49. Nie, już dzisiaj to na pewno nie, żaden ogień, żaden, powolutku, na spokojnie. Co ma dojechać, to dojedzie, nie dojedzie, to nie dojedzie. Ja już się tym nie będę martwił. Obiecałem sobie, że dzisiaj już nie dostanę żadnego mandatu. Więc uważam na wszystko, co się da. Jeszcze policjant do mnie mówi, to jest pierwszy mandat pana w Polsce. Gdzie pan się uchował przez tyle lat? A wie pan, jakoś się ucieka. Dobra, do bazy mam 223 km, a jestem już pod rampą, także elegancko ich to szybko zdejmują, bo w Tahoe nie za bogato. Mam tylko tyle czasu na dojazd do bazy. Naczepa rozładowana, towar rozładowany. Nic, tylko jechać dalej na bazę. 223 km do bazy. Dobrze, że mi spod drożonej krajówki nie wymyślił. A tak się to mogło skończyć, jakbym miał czas. Bo ogólnie jutro mi się kończy ten dwutygodniowy, nie? O 11. No i no już wiadomo, że nic nie zdążę załadować. Nie zdążę nic rozładować. Jutro ktoś podprowadzi Mercedesa do Mercedesa. Chłodnie, tam gdzie robimy serwis chłodni. I wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Ja nie ukrywam, tak między nami wam powiem, że jestem też zadowolony z tego powodu, że nie będę musiał tego robić. Bo teraz tak, jechać musiałbym, kurczę, najpierw zostawić chłodnie na serwisie. Później pojechać tym Mercedesem do Mercedesa. Przepakować się do samochodu. Kombinacja. A tak to sobie zjadę na bazę, przepakuję się i pojadę do domu. To chyba jest jasne, normalne i tak jak powinno być. To mi się bardzo podoba. Jestem z tego mega zadowolony, że takie rozwiązania zostały wdrożone. Cieraczki trzeba wyłączyć, bo na razie coś tam pada, ale to tak delikatnie. Natomiast, kurczę, no gdyby było tak, żebym musiał coś załadować i później tam gdzieś rozładowywać, to wydłużyłoby to mój czas, a to nie ma sensu. No, nie ma to sensu. A dobrze, że ta pauza tak wyszła, że na styk, bo tak to bym dostał jakąś pewnie krajówkę, a to wiecie, jak z tymi krajówkami jest, a to tu poczekasz, a to tam poczekasz. Wszystko tak... Ja nie lubię krajóweczek, naprawdę. Nie lubię krajóweczek, nie lubię w ogóle jeździć tutaj po kraju. To nie jest tak, że nie lubię Polski, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale po prostu ja nie lubię jeździć jako ciężarówką, pracować ciężarówką w Polsce. Bo to tak jest, wiecie, no, jak to w Polsce. Dobrze jest, jak jest i myślę, że niech tak zostanie. Jak kiedyś tutaj miałem rozładunek, już też myślałem, że pojadę do domu. Już tak byłem przyszykowany, a tam z pedytoresem jest załadunek tutaj i tutaj. Co prawda wtedy mi się tak pauza nie kończyła, że mnie tam ze 2 czy 3 dni do końca, więc naturalne, że pewnie chciał ten czas wykorzystać i tak dalej, te kilometry, no 222 km, teraz 222 km jest do bazy, tak? Zawsze można było jeszcze przez ten dystans coś zarobić, niż na pusto wracać, ale wiecie, jak to jest, no już w Polsce to tak by się człowiek chciał już do domu, nie? Już jak jestem w Polsce, to już wolałbym rozładować i do domu. No, tak bym chciał. I tak samo z wyjazdem. Nie chciałbym, żeby robić żadnych podlotów, coś robić, krajówkę jakąś, żeby, nie wiem, załadować coś na zachód, tylko załadować i od razu na zachód. Tak najbardziej lubię. Tak najbardziej mi się podoba. No, takim jestem kierowcą. Oho, milicja. Pan policjant pojechał inną drogą, ja inną. Całkiem jestem z tego powodu zadowolony. No, tak jak wiecie, miał opisać swoje takie ulubione momenty na trasie, znaczy w sensie z jazdy. To, co bardziej lubię, to właśnie lubię autostradową jazdę, gdzieś tam taką pod maksa, żeby tam 9 dych sobie lecieć. 8, 5, 9 dych, taka ta prędkość dla mnie jest chyba najlepsza.
a nie do końca, no właśnie te korki i tak dalej, taka nerwówka. No, walka z czasem to jest nie dla mnie, nie? Dlatego tam nie lubię takiego napiętego czasu i jeszcze jak coś idzie, nie idzie po drodze, to wtedy się gotuje, nie? Wtedy jestem taki niezadowolony z tego wszystkiego. Wolę jak idzie sprawnie. No wiadomo, że każdy woli jak idzie sprawnie. No, jakby gadam tutaj takie rzeczy, które każdy gdzieś tam woli. Ale wiem, że są jakby kierowcy, którzy, no nie wiem, wolą jakieś tam kombinowanie, przeciskanie się przez jakieś miasteczka, jakieś dziury, no w Anglii, gdzieś tam przez jakieś wąwozy, kombinowanie z dojazdem do jakiegoś rolnika. No ja tego bardzo nie lubię. Ja pamiętam, miałem chyba 3 czy 4 zrzutki, czy nawet 5 zrzutek. Właśnie z tej jednej trasy, gdzie załadowałem we Włoszech takie sadzonki truskawek i je wiozłem do Anglii, do angielskich rolników. Wiadomo, że to nigdzie nie szło na magazyn, tylko szło to do jakoś takiego rolnika. No i jak ja przez te dojazdy tych rolników miałem, kurde, jak ja się wtedy tam denerwowałem, znaczy denerwowałem, budziło to we mnie takie, kurde, no znowu przez jakieś dziury muszę się przeciskać, nie? A wiecie, jak jest w Anglii? W Anglii nie jest tak jak tutaj, że drzewa rosną 3 czy 2 metry od drogi, tylko w Anglii rosną przy asfalcie, a lusterkami się szoruje po krzakach, nie? Dobra, mamy mały teleport, właśnie jestem obok samochodu. Jestem na bazie, już jestem praktycznie spakowany, pościel w samochodzie, wszystkie rzeczy w bagażniku, tu jeszcze jakiś pierdzielnik jest, ale generalnie jestem wypakowany już z samochodu. Jako, że nie byłem na menu, to podniosłem tutaj z przodu oś, tam otworzyłem drzwi, tył opuściłem, niech ta sobie woda zleci, tam i tak jest bajzel. Praktycznie spakowany, można uciekać do domu. Człowiek jak się przesiada z ciężarówki do osobówki, to takie dziwne uczucie, że jedzie czymś bardzo malutkim. No nie wiem, dużo mniej bezpiecznie czuję się w samochodzie, mniej pewnie w takim osobowym samochodzie po przesiadce. Nie wiem czemu, jest to jakieś takie dziwne wrażenie. One mija z czasem, ale to jeszcze chwilę musi potrwać, zanim się przyzwyczaję do osobówki. W ogóle jak zrezygnowałem z pracy jako kierowca, to bardzo długo miałem taki efekt, że kurde, brakowało tej ciężarówki, że wsiadałem do osobówki, to tak, kurde, no czegoś tu brakuje, nie? Ja w ogóle miałem bardzo dużo takich sytuacji, że jak wsiadłem do osobówki po tej mojej jakby przerwie od... jak jeździłem ciężarówką i była ta przerwa, to bardzo często hamowałem wycieraczkami, ponieważ tutaj z tej strony w ciężarówce jest taki ala retarder do hamowania, tak? Taki spowalniacz. I bardzo często używałem tego spowalniacza. Ja w ciężarówce zazwyczaj tym hamuję. Tego hamulca takiego, którym się hamuje, tym nożnym hamulcem. To już tak w ostateczności, jak gdzieś tam trzeba mocno przyhamować. A do takiego spowolnienia, no to używam zazwyczaj właśnie retardera. No tutaj w samochodzie go nie ma i jest to no, troszeczkę takie, no jak się człowiek przestawia, to nie wiem, no, pewnie kierowcy ciężarówek z Mercedesa bardziej, bo nie wiem jak jest w innych autach. Chociaż Volvo chyba, z tego co pamiętam, też jest retarder tutaj z tej strony. I tak kurde, no ciężko się przyzwyczaić. Znaczy ciężko, no ten nawyk po prostu zostaje w tym ręku i tak dziwnie człowiek reaguje na to wszystko. A druga rzecz to zakazy wjazdu dla ciężarówek. Gdzieś czasami pod centrum handlowe, szczególnie tutaj w okolicach Łomianek, jest takie centrum Auchan, tam jest w sumie. Tam ostatnio właśnie na wyjeździe robiłem zakupy na trasę. No i tam w tym Auchan jest też, jak się wjeżdża, to jest po prostu zakaz tonażowy. Ja zawsze na niego zwracam uwagę, ja mówię, kurde, nie tu, a nie, jednak ja jestem osobówką, to mogę, nie? Takie, no, zastanowienie się, widzisz ten znak i tak nie do końca. No i teraz czuję, że już z wyprzedzaniem, nie? Że myślę o tym wyprzedzaniu, a jednak jadę osobówką, nie? To ja sobie mogę spokojnie wyprzedzać te ciężarówki, chociaż widać troszeczkę, że jest taki, może nie martwy przepis, coś się widzę, że zmieniło też w myśleniu kierowców, bo jak kierowca widzi, że na przykład ktoś wyprzedza, to widzę, że mocno zwalniają, wpuszczają tą ciężarówkę, albo żeby właśnie chyba pokazać to, że jest ta różnica prędkości, nie? Gdyby w razie jakiejś tam kontroli. Ja miałem taką sytuację dzisiaj, że jechałem właśnie też jeszcze S8 tam w stronę
Białegostoku. I był taki parking, on tam jest, no dzikus chyba, tam nie ma żadnej stacji, ale stała policja na nim, a ja jej nie zauważyłem i też, no tamta akurat ciężarówka chyba 75 jechała, więc sobie ją wyprzedzałem. No i co prawda policjanci mnie nie ściągnęli, ale no widać było, że i tamten kierowca też zwolnił dużo mocniej, jak zacząłem wyprzedzać. On chyba widział już tą policję. Ja dopiero tak w połowie niego dopiero założyłem, że tam stoi policja, ale już mówię, nie wycofuję się, tylko cisnę, wyprzedzam go i tyle. Natomiast no mówię, gdzieś to widać, że się to zmieniło, jeśli chodzi o kierowców. Więc to tak jakby na plus, że to wpuszczanie takie jest, że widać, że ktoś tam zwalnia. Ja też, jak ktoś mnie wyprzedza, to puszczam nawet te 5 km mniej, żeby sobie spokojnie szybciej wyprzedził, czy to jest w Polsce, czy w Anglii, czy gdziekolwiek, nie? Widzę, że ktoś jedzie szybciej, no to ktoś wpuszcza i tyle, to mnie nie zbawi, tak? A jemu po prostu będzie wygodniej i tyle. No, także tak, takie wnioski. Pomytam sobie do domku. Myślę, że mam z jakieś... No stąd to już mam pewnie gdzieś z jakieś 60 km do domu. Może nawet nie, no z 50, coś takiego. Może tak podsumuję jeszcze tą trasę, tak pogadam sobie z wami i popatrzycie na te zegary, bo tak na drogę to tutaj nie ma na co patrzeć, ale no co, trasa ponad 7 tysięcy, tam ponad 7,5 tysiąca kilometrów wyszło, ponad 7,5 tysiąca zrobionych w 12 dni, w 13, przepraszam, 13 dni. 13 dni, myślę, że to jest bardzo dobry wynik na te czasy. To jest po pierwsze bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o to, że no nic się nie uszkodziło, nie zepsuło, żadnej awarii, chociaż jazda Mercedesem to jest raczej bezawaryjna. Ja w swojej karierze to może miałem z jakieś dwie awarie Mercedesa, jakiegokolwiek. Sami widzicie po moich filmach, że ja jak coś się działo, to wam pokazywałem. Teraz no, nic się nie, no, w tej ciężarówce się nic nie dzieje. To też jest no, praktycznie nowy Mercedes, nie? Co ma ponad 110 tysięcy, ponad 100 tysięcy kilometrów. To są żadne kilometry jak na Mercedesa. Się dopiero kurde dociera tak naprawdę. Teraz pewnie będą tam wtryski regulować na tym pierwszym serwisie. Bo to wiadomo, wszystko się musi ułożyć. Pewnie jakaś zmiana oleju i takie tam pierdoły. Chłodnia też pojedzie na jakiś tam serwis, ktoś tam ją odstawi, mam nadzieję, że ją umyją, że nie będę musiał tego robić przy wyjeździe, a przy wyjeździe mogę robić przy wyjeździe. No. Także no fajnie i wyjazd na Włochy to też bardzo na plus, wyjazd później z Włoch do Holandii, myślałem, że pojedziemy do Anglii, była też opcja pojechania do Szwecji właśnie z tej Holandii. Tam by był naprawdę kozacki, naprawdę jak mi się trafi tam trasa, to będziecie naprawdę mieli fajny widok. No i bo to trasa jest na Szwecję, ale z fajnym towarem, w fajne miejsce, w takie wyjątkowe miejsce, niespotykane miejsce. Może się to uda kiedyś ogarnąć, jakby się udało kiedyś to ogarnąć, to naprawdę pod vloga będziecie mieli fajną atrakcję, taką ciekawostkę. Że można takie ładunki wozić, znaczy wiadomo, że można wozić takie ładunki, no ale w takie miejsce, kurczę, naprawdę chciałbym tam pojechać. To jest po pierwsze. No i później fajnie, no bo pojechaliśmy na Niemcy, tam ta, co prawda ten załadunek i ta odprawa trochę się tam nam wydłużyły, pauza też taka w nieoczekiwanym miejscu, bo troszeczkę inaczej sobie to planowałem. Myślałem, że coś bardziej się uda fajniejszego zwiedzić niż tam miasto Mierlo w Holandii. Natomiast i tak fajnie, że udało się wyjść z tej ciężarówki, że nie stałem na jakimś zamkniętym parkingu, w którym by było ciężko gdziekolwiek wyjść.